Jan Margiciok i Leopold Hałaczyk to nazwiska, które zapisały się złotymi zgłoskami na kartach historii redoutu. W pamięci o harmistrzach i porucznikach Armii Krajowej po raz kolejny została uczczona podczas 27. memoriału Jana Margicioka i Leopolda Hałaczka. 16 stycznia 1943 roku był uwięziony w cieszyńskim więzieniu. Uroczystości rozpoczął apel połączony ze złożeniem kwiatów pod obeliskami na ścieżce powstań śląskich w Redutowach. Memoriał był także okazją do przyznania odznaczeń. Uhonorowano kapitana Roberta Grzybka, byłego żołnierza Armii Krajowej, a po wojnie członka antykomunistycznej organizacji niepodległościowej o nazwie 555 Okręg Armii Krajowej. Niedawno Robert Grzybek został odznaczony przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o polskim czynie niepodległościowym. Ja jestem wzruszony. Przyznam się, że nie spodziewałem się. Pan Robert jest znaną wszystkim mieszkańcom Redutów osobą, między innymi dlatego, że chce, aby ta tradycja była przekazywana młodym i przyszłym pokoleniom, między innymi poprzez organizację konkursów wiedzy o Armii Krajowej. To jest dla uczniów w szkołach naszych redutowskich, teraz w szkołach podstawowych przeprowadzany konkurs. Po uroczystościach rozegrany został turniej piłki nożnej młodzików klubu sportowego Naprzód Redutowy. Chciałbym się rozwijać, już chodziłem na jakieś kilka treningi tańca i jeszcze na siatkę chodziłem. A teraz bardziej mi się piłka spodobała. No i fajna atmosfera jest w klubie, nie? Jest to turniej wewnętrzny naszego klubu dla rocznika 2007 i 2008. Jest to turniej wewnętrzny, składa się z czterech drużyn i z każdym gra systemem z rewanżami. W Redutowach miała miejsce kolejna odsłona festiwalu graffiti Murmolada. Tym razem pod spray poszły garaże przy Chopina. Spójnie to będzie zrobione, ale każdy robi coś innego, nie? Murmolada zmieniła już niejedno miejsce w Redutowach. Namalowali u góry na Mickiewicza. Każdej odsłonie festiwalu towarzyszy inny motyw przewodni. Uczestnicy tej Murmolady, przygotowując projekty, mieli zainspirować się światem przyrody. Dominował więc kolor zielony. A tym razem ma być zielono, ma być przyroda szeroko rozumiana, tym bardziej, że tam za nami jest Zielona Wyspa Miasta, Seledynowa przy Starym Dworku. Z tego co wiem, to będzie taka kraina muminków, będą portrety. Żeby była zgrana kolorystyka przede wszystkim, żeby nie było takiego miszmaszu, można powiedzieć, że wszyscy różne tam barwy. Trzymamy się jednej palety kolorów, wszyscy uczestnicy, no i myślę, że wtedy będziemy to ręce i nogi. Miało być wiosennie, więc będzie żaba. Ale pięknie będzie, bo tu ostatnio były takie wpisy, że o, strasznie było, wyglądało to, nie? To miejsce zupełnie zmieniło oblicze. To efekt współpracy redutowskich urzędników i graficiarzy, którym pracownicy dają zielone światło do malowania na murach. W tym przypadku dosłownie zielone. Redutowska Rafa tętni życiem. Sezon na imprezy plenerowe został rozpoczęty. Festyny na Rafie to rzecz cykliczna. Od wielu już lat, od maja zaczynamy rodzinnymi festynami. W zasadzie sezon na Rafie rozpoczynają co roku przedszkolaki powitaniem wiosny, a dziś pierwsza majówka, pierwszy festyn. Festyn przyciągnął wiele rodzin wraz z dziećmi. Największą popularnością cieszył się przegląd twórczości uczniów szkoły podstawowej w Redutowach. W ramach dzisiejszego festynu szkoła prezentuje swoje dokonania, podsumowanie tego, co w ciągu roku wydarzyło się w różnego rodzaju kółkach zainteresowań, na zajęciach. Poza sceną przedstawiciele redutowskiego ogniska pracy pozaszkolnej przygotowali szereg atrakcji skierowanych głównie dla dzieci. Malowanie buziek, zwierzątka z baloników, konkurs plastyczny, bo bez niego na Rafie się nie obędzie nigdy. Turniej minigolfa,
No i oczywiście gry i zabawy to już tam pod piramidą dla najmłodszych. Tutaj dzieci mogą na sztalugach rysować lub malować. Dzisiejszy temat to motyle. Kolejny festyn na Rafie już w najbliższą sobotę 18 maja z okazji Dnia Rodzica. Była postacią niezwykle barwną, charyzmatyczną, z ogromną sceniczną energią i głosem o charakterystycznej barwie. Jej cykady na cykladach czy szare miraże podbijały listy przebojów. Kora Jackowska, wokalistka Manamo, była bohaterką tegorocznej edycji Festiwalu Piosenki Niezapominajka. Ten od 11 lat organizuje społeczność Liceum Ogólnokształcącego imienia Noblistów Polskich w Rydułtowach. Wspomnienia są jeszcze bardzo świeże. Była bardzo obecna zarówno muzycznie, jak i telewizyjnie. Była taką trochę rockową celebrytką naszych czasów, dlatego nie mogliśmy wybrać kogoś innego na bohatera kolejnej Niezapominajki. No to był dla mnie naprawdę bardzo trudny materiał. W finale Niezapominajki zaprezentowało się 10 wokalistów. Muzycznie to akurat kora jest świetna, więc tym bardziej trzeba było dużo popracować, no ale zawsze jakieś wyzwanie, więc to naprawdę była dla mnie fajna przygoda. Zaśpiewałam Nic dwa razy się nie zdarza i słynne cykady na cykladach. Piosenki kory śpiewa się bardzo dobrze, są one bardzo specyficzne. Śpiewam dwie skrajnie różne piosenki, Bez Ciebie Umieram, piosenka o miłości oraz Szare Miraże. Tak, to jest taka bardziej rockowa piosenka, a Bez Ciebie Umieram taka bardziej spokojniejsza. Sama zrobiłam aranżację z ukulele właśnie tamtej piosenki. Wybraliśmy dość zróżnicowany repertuar. Jest na pewno parę piosenek, które mogłyby się tu znaleźć, a nie znalazły, ale są takie, które są pewnie dla widzów zaskoczeniem, mniej znane, które właśnie chcieliśmy, żeby wybrzmiały i żeby pokazały jakby inny wizerunek kory. Kora była bardzo znana i myślę, że zostanie tak na bardzo długi czas. W ocenie jury pierwsze miejsce zajęła niezastąpiona Kora Jackowska. Miejsce drugie należało do Jadwigi Lazar, a nagrodę publiczności zdobyła Agata Konofał.